Zanim zaczniemy właściwy temat, z czym się z wami podzielę? Ostatnio widziałem takiego mema. Dostałem od człowieka, chyba po ostatnich burzach, po prostu gdzieś na ulicach Warszawy zebrała się bardzo duża ilość wody i dwóch panów stało przed przejściem dla pieszych i po prostu jeden z drugim patrzyli tak, czy po prostu można przejść. No generalnie tam wszędzie była woda. Na tych pasach, nawet z daleka z tej kamery widać, że tej wody nie było aż tak za dużo, ale no, dwóch dżentelmenów po prostu macało tą wodę, czy można po prostu po tych pasach przejść. Nie? Za chwilę jest obraz taki, idzie pan wyluzowany, idzie sobie po prostu przez te pasy normalnie, potem sobie jeszcze tak robi, żeby rozbryzguje tą wodę, a ci chłopcy dalej tam patrzą i w końcu wymyślają sobie coś, że może przeskoczył to, nie? I generalnie rezygnują. No i ta akcja trwa w granicach 5 minut. Wiecie co, dla mnie to jest obraz w ogóle tego, że co człowiek w ogóle jest w stanie zrobić, gdyby nie było strachu? W ogóle, czy zadawaliście sobie to pytanie, gdybyście nie mieli w ogóle strachu, gdyby lęk w waszym życiu nie istniał, co byście zrobili? Ale wszystko, co to znaczy? Na przykład. Ja sobie takie pytanie pozadawałem i też zobaczyłem na podstawie tego, powiedzmy, obrazu, to zobaczyłem, że dalej też trzeba wiedzieć w ogóle, co robić. Dla tych dżentelmenów, no to brakiem lęku byłoby to, że przeszli po prostu przez pasy. To byłby ich sukces. To nie o to w naszym życiu chodzi, żebyśmy po prostu robili takie numery, że jedyna rzecz, jaką zrobimy, to przejdziemy przez pasy, bo się nie będziemy bali. Okej. Okay. Nie, tamto na inny raz. Dzisiaj będę mówił o związkach. Myślę, że jest to bardzo atrakcyjny temat. Na czasie? Zawsze. Będę mówił o związkach, bo związki są w ogóle, związki następują na paru przestrzeniach. W ogóle związek to jest coś, gdzie w Biblii jest napisana taka rzecz, że związek to jest słowo połączone. I w pewien sposób związek tyczy się słowa, które odnosi się do małżeństwa. Czyli tak naprawdę w pewien sposób jakikolwiek związek zawiązujemy. Nie chodzi wcale tak naprawdę tylko i wyłącznie o małżeństwa, bo w ogóle związek to jest coś, co tak naprawdę zahacza się o związek duszy. Czyli my w duszy po prostu się z czymś, z kimś łączymy. I będę mówił właśnie o związkach dusz. Związki dusz są w pewien sposób dwojakie. Albo mają charakter Boży, albo są to związki wbudowane w bezbożny sposób. Jest napisane w liście do Efezjan 5,31 i w Mateuszu 16,9. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. I generalnie jakby to jest w pewien sposób kwintesencja Bożego podejścia w ogóle do związku. Jeżeli człowiek w ogóle podjął decyzję, że z kimś lub w pewien sposób z czymś się łączy, no to generalnie nie powinien tego zrywać. Tam jest napisana taka rzecz, że w dosłownym tłumaczeniu to słowo polega na tym, że coś do czegoś przylega, scala się, albo że ktoś wobec kogoś pozostaje wierny, albo wierny wobec czegoś. I wiecie co, w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, jak ludzie w ogóle tworzą związki. Ja w ogóle przez swoje życie obserwowałem to, jak ja tworzyłem związki, a raczej ich nie potrafiłem robić. Ja generalnie byłem z tych ludzi, którzy gdzieś tam podpierali ścianę, w ogóle wycofywałem się ze związków. Nie tworzyłem relacji w ogóle. Nie? I to jest patologia tak naprawdę. Związki generalnie są na takich przestrzeniach. To jest relacja między mężem a żoną. To są relacje rodziców i dzieci, relacje przyjaciół.
To jest, są relacje i związki ludzi w kościele, braci, sióstr, ale też to są związki ludzi wobec zarówno przedmiotów, jak i zwierząt, a w skrajnych przypadkach też na przykład zmarłych. Generalnie takie to są związki dusz. Nie? Człowiek po prostu wiąże się z czymś. I teraz tak, mamy, jakie są dobre więzy duszy. Generalnie Bożym celem w ogóle, który przedstawia związek, to jest związek małżeński, czyli połączenie mężczyzny i kobiety. To jest Boży zamysł w ogóle związku, aby byli jednym ciałem. W liście do Efezjan 5:31 napisane jest tak: mężowie mają miłować swoje żony tak jak własne ciało. Bardzo ciekawe rzeczy. Czasami obserwuję, że chyba ludzie w ogóle nie kochają swoich ciał, bo jakoś to się nie przekłada tak, że gdzieś kochają swoje żony. Ale lecimy dalej. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział od 21 do 24. To będzie troszkę sobie poczytamy. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przeprowadził do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, to dopiero jest kością z moich kości i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatka, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Zobaczcie, w ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz, pokazująca w ogóle, czym jest związek. Związek dotyczy dwóch osób. Tu, w przypadku małżeństwa nie ma tam trójkątów. Nie wkłada się nic w związku małżeńskim, nic więcej, ani nikogo więcej. Jest coś takiego w ogóle w związkach, że nie wiem jak wy, ale jak się tworzy małżeństwo, jak się ludzie poznają, to dobierają się na podstawie jakichś cech. Ewentualnie na podstawie zespołu pragnień. I w wielu miejscach w ogóle ludzie dobierają się dlatego, że są tacy sami. Na przykład, no nie wiem, ktoś jest powolny, więc sobie weźmie powolną żonę na przykład, nie? Ktoś jest szybki, więc weźmie sobie szybkiego męża, no bo generalnie jakoś tam jest łatwiej. Generalnie w ogóle, jak ja obserwuję w ogóle Boże serce, to zobaczyłem coś takiego, że generalnie to nie na tym polega sprawa. Bóg w ogóle stworzył kobietę, aby uzupełniała męża. Jest to uzupełnienie, więc jeżeli na przykład ktoś jest na przykład powiedzmy, nie wiem, wolny, to ja nie mówię, że musi mieć szybką żonę, ale generalnie ona by go uzupełniała, więc to nie o to chodzi, że jakby w takich kategoriach mamy podchodzić do rzeczy, bo ludzie dobierają się na podstawie tego, co lubią. Nie? Na przykład, no jeden lubi metal, to i żona metalowa, nie? I jeden lubi disco polo i żona disco polo, nie? Na podstawie takich rzeczy. Ale wiecie co, w ogóle to nie do końca, znaczy to w ogóle nie jest tak naprawdę metoda dobierania sobie partnera. Nie chodzi w ogóle, Bóg w ogóle to jest, w nim zawiera się wszystko. Ja zobaczyłem taką rzecz, że jeżeli chce drugi człowiek znaleźć sobie odpowiednią partnerkę, męża, żonę w ogóle, to powinien przyjść do niego i w ogóle zapytać tak naprawdę, czego ja potrzebuję. Jaka osoba byłaby dla mnie najlepsza? Nie chodzi o to, że... Bo może być na przykład, no nie wiem, idealnie pasująca pod wieloma cechami osoba, ale generalnie na dłuższą metę ona się nie będzie nadawała. I teraz jeżeli ludzie nie zadają sobie takiego pytania, w ogóle sami sobie, to w wielu miejscach po prostu utkną. Dlatego, że znajdą sobie osobę, która w pewien sposób na pierwszy rzut oka będzie bardzo fajna, miła, sympatyczna, a w dalszej perspektywie, bo nie poznali dalszej perspektywy. Bo na przykład no, jest różnica spotykać się z kimś pół roku, a spotykać się na przykład, nie wiem, 15 lat. W przeciągu 15 lat wychodzą naprawdę różne numery. Naprawdę ludzie się poznają w ogóle i w wielu fajnych rzeczach, fajnych po prostu gdzieś tam przeżyciach i w wielu trudnościach życiowych. Co jest najważniejsze w ogóle w związku w ogóle kobiety i mężczyzny? Najważniejsze jest, aby obydwie osoby były narodzone z Bożego Ducha. I teraz tak, i jeżeli ludzie podejmują taką decyzję,
że będą próbowali tworzyć związek między sobą nawzajem, a biorą sobie do związku osobę, która jest niewierząca. Jakby nie patrzeć, w Biblii też są opisane te po prostu przypadki. Co się wtedy będzie po prostu działo? I napisane jest tak, w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, od 14 do 18. Nie wstrzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem? Lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. W innym tłumaczeniu jest napisane tak, nie wstrzygajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. To jest ciekawa rzecz, w ogóle bardzo mnie to zastanowiło, to tłumaczenie. Nierówne. Dlaczego nierówne? Ja, jak patrzyłem sobie na związki w ogóle ludzi, na przykład wierzącej osoby z niewierzącym, ja zobaczyłem taką rzecz. Nigdy niewierząca osoba nie pociągnęła w ogóle tej drugiej osoby do tego, żeby tamta bardziej wierzyła. Jest wręcz odwrotnie. Jest zazwyczaj w ten sposób, że ta niewierząca osoba ciągnie tą wierzącą osobę w dół. Po prostu jakby do swoich rzeczy. Nierówne jarzmo. To trzeba naprawdę dobrze zobaczyć. To jest nierówna walka. W ogóle ja jak wbijałem sobie fundamenty w ogóle do mojego życia, zobaczyłem taką rzecz, że jedną z rzeczy, których bym nigdy nie chciał, to mieć teścia Lucyfera. Nie chciałbym, żeby on był moim teściem. Naprawdę to nie jest też koleś, który jest taki nic nie mogący, no ma swoją córkę powiedzmy, nie, no będzie o córkę dbał. A co tu jest napisane? Nierówne jarzmo. I wiecie co, i to byłaby straszna historia tak naprawdę, żeby w ogóle w takim jarzmie chodzić, bo to jak sobie wyobrażacie w ogóle, jak są kiedyś woły się zaprzęgały do jarzma i najgorszą rzeczą to było w ten sposób, jeśli dwa woły w ogóle były nierównosilne. Jeden był słaby, drugi był mocny. Zawsze słaby poległ. Po prostu ten silniejszy go zajechał. Zobaczcie dalej. Pozostałem, mówię ja, nie pan. Paweł trochę miał chyba jakiegoś doświadczenia w związkach. Przynajmniej się naobserwował. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się nie rozwodzą, niech się nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. A w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? W ogóle to jest świetny tekst tak często naginany. Ludzie w ogóle jakby czytają mnóstwo rzeczy i tutaj w ogóle omijają. Skąd wiesz, żona, że zbawisz męża? Ja się tyle nasłuchałem w swoim życiu, że ktoś ma objawienie, w ogóle ktoś ma przekonanie, że jak pójdzie w nierówne jarzmo z tą wierzącą albo niewierzącą żoną czy tam mężem, to że w ogóle coś z tego wyniknie. Nigdy z tego nic nie wynika dobrego. Ja dotykałem w ogóle tych wersetów, jak ja się nawróciłem w małżeństwie, już miałem małżeństwo, więc ja nie podjąłem nierównego jarzma w ten sposób, że wziąłem sobie niewierzącą żonę, tylko ja się nawróciłem i byłem w małżeństwie. I dla mnie ten czas był czasem, gdzie musiałem sobie te rzeczy bardzo dobrze poukładać, co ja mam w tym w ogóle w tym związku zrobić, nie? Bo trzeba jakoś ogarnąć, no, mam niewierzącą żonę. I wiecie co? I to było bardzo w pewien sposób trudne, bo Słowo Boże mówi, że jeżeli żona chce ze mną być, to mam się nie rozwodzić. I okej, i ja się nie rozwodziłem przez pewien okres czasu, ale doszedłem do takiego miejsca w swoim życiu, że zobaczyłem tak, nie mam nic wspólnego
z niewierzącym człowiekiem i nie ma nic wspólnego światło z ciemnością. Nie mam nic wspólnego. Nie? I pomimo paru lat, kiedy z Malwiną mieszkaliśmy, ja wiedziałem, że dojdziemy do pewnego etapu, gdzie po prostu będzie katastrofa. Było nam dobrze. To nie było tak, że w naszym małżeństwie było nam źle, bo ja chodziłem z Bogiem, więc to, co tu jest napisane, że ze względu na mnie w ogóle cały dom mój był święty, moje dzieci były święte. Ale tak naprawdę w którymś miejscu byśmy się rozjechali, dlatego że tak, ja bym chciał, nie wiem, uzdrawiać, ja bym chciał, nie wiem, jechać na jakąś misję, a ona niekoniecznie. I w ogóle jakby w tym okresie czasu ja też zrozumiałem te wersety, że zrozumiałem to, co Bóg mówi, nie da rady w ten sposób stworzyć związków. Jeżeli coś musi się wydarzyć, prędzej czy później, to ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żebyśmy do końca życia byli w ten sposób. Ja wierząca, ona niewierząca. To coś musiałoby po prostu nastąpić. Albo się ktoś nawraca, albo po prostu jest rozwód. No coś następuje. Ale ja i tak byłem w lepszej konfiguracji, bo ja nigdy nie wpadłem na pomysł taki, że powiedzmy bym się, nie wiem, rozwiódł, a potem sobie wziął niewierzącą osobę. W ogóle kiedyś, pamiętam, Artur powiedział taką rzecz, że jeżeli człowiek w ogóle będzie współżył z inną osobą, poza związkiem, czy w ogóle jakkolwiek, to śpi z jej demonami. I mnie to wyprostowało. W ogóle zobaczyłem, okej, w ogóle jeżeli następują takie rzeczy, to w tym momencie następuje związek duszy. Po prostu człowiek związał się z drugą osobą, związał się z jej demonami. I ja na przykład takich rzeczy w ogóle, ja z automatu to wszystko podcinałem. Współczuję ludziom, którzy uważają, że te rzeczy można nagiąć. Nie da rady tego nagiąć. Nie da rady ponaginać w ogóle czegoś takiego, że wiemy, idziemy, na przykład bierzemy sobie niewierzącą jakąś dziewczynę, chodzimy na imprezę i w ogóle, że ją nawrócimy. Jest napisane, skąd wiesz? A ludzie mówią, mamy objawienia. To jest napisane, ale skąd wiesz? Nie ma pewności. Tu nigdzie nie jest napisane, że okej, jak w ogóle ja przyjdę do ciebie i powiem ci, będzie to twoja żona, twój mąż, to na pewno tak będzie. Tu jest napisane, skąd wiesz? Nie masz pojęcia. W ogóle to jest ryzyko. Cholerne ryzyko w ogóle w takim związku. To jest nierówna walka. Jest dalej w relacjach, w związkach, bo ja będę mówił na początku o takich, powiedzmy, prawidłowych związkach. A teraz o czym pisaliście? Czyli do Pawła dochodziły też pewne informacje i Paweł mówi tak, dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteńczeństwa, niech każdy ma swoją żonę i każdy niech ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie co jej się należy, podobnie i żona mężowi. I teraz, a to zaraz do tego wrócę. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia ze sobą. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddawać się modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar od Boga, jeden taki, drugi inny. A mówię to tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Paweł w ogóle poruszył bardzo, bardzo ważną w ogóle strefę, która tak naprawdę ludzi w wielu miejscach rozwala. Powoduje to, że oni zaczynają budować związki w nieprawidłowy sposób. Są pewne mechanizmy, takie na przykład, że jeżeli ktoś nie może zachować wstrzemięźliwości, czyli są takie przypadki, że ktoś sobie z tym nie radzi, jest rozwiązanie. Jeżeli ktoś sobie z tym radzi, nie ma problemu. Paweł mówi, niech pozostaną w takim stanie, w jakim ja jestem. Dam radę być sam, w ogóle Chrystus ze mną, idę dalej, nie potrzebuję nikogo, w ogóle nie muszę się do nikogo odzywać, w ogóle jest okej. Ale jeżeli ludzie sobie z tym nie radzą, niech wstępują w stan małżeński, niż mają po prostu gorzyć. Ja naobserwowałem się, jak ludzie sobie z tym nie radzą, nie radzą sobie z byciem po prostu sami i oni zaczynają być nieszczęśliwymi ludźmi.
Po prostu to widać. Są nieszczęśliwymi ludźmi. To nieszczęście w ogóle jest, sięga w ogóle wszystkiego. Ale wróćmy do tego, co tam jest napisane. Niechaj mąż oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Co ma żona mężowi oddawać? Ciało, na przykład orgazm, satysfakcję, spełnienie. A ty... ciekawą rzecz akurat poruszyłeś i to też... A to powiem. Ponieważ ja w swoim związku, a zbudowałem go... Znaczy, no, moje małżeństwo było, więc ja nie byłem inny. Jak się nawróciłem, zaczęło wszystko się zmieniać w moim życiu. I ponieważ ja nie byłem głową w swoim domu, tylko moja żona, więc ja czytając wersety Biblii, one mnie weryfikowały. I cały czas trafiałem w ogóle na jakiś mur, na jakąś ścianę. W ogóle ja przyszedłem kiedyś do Artura, mówię, głowa mnie boli. W ogóle czuję, że mi się tryby w ogóle gdzieś tam zacierają w głowie. A on mówi, bo ci się toki myślowe prostują. I... ja ocierałem się o to wszystko i tak, w którymś momencie czytam tak. Jesteś głową, nie ogonem. I mówię, masakra, już wiem, co będzie. Wracam do domu i mówię do Malwiny tak, od dzisiejszego dnia będziesz przelewała mi całą swoją pensję. I już taki radosny byłem, że ja to wyswobodziłem, nie? Ona mówi, po moim trupie. I generalnie cały mój misterny plan padł, bo ja nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, nie? W ogóle ja myślałem, że jak wywalę jakiś tekst, taki powiedzmy Boży, że ja jestem tam głową i teraz będę zarządzał, kiedy ona zarządzała. Ja po prostu robiłem totalną psychologię. Zarabiałem pieniądze i mówię w ogóle zarządzaj tym, nie? Rób sobie z tym, co chcesz. Zapłać, czy wystarczy na wszystko. Nie interesuje mnie to, ty zarządzasz, nie? Ale potem zaczynam czytać te kartki i w ogóle to mi przeszywa. Ale dochodzę do ściany. No mówię, po moim trupie. I ja tak chodzę ze dwa tygodnie, ja mówię, co mam zrobić? Mówię, i zacząłem szukać po prostu Boga. Mówię, Boże, w ogóle, no to jest prawda. Ja mam zarządzać, ona nie chce. I trwało to jakiś czas w ogóle, bo ona powiedziała, że nie. I co mam zrobić? No, można się zawsze rozwieść, nie? Można jakby zakończyć całą tą rzecz. I ja w wielu miejscach takich rzeczy trafiałem takie opory. Ale w którymś momencie w ogóle przychodzi następny miesiąc. Oczywiście nie przelała. Przychodzi następny miesiąc i mówię, przelejesz mi w tym momencie pieniądze, wszystkie. Ale mówi, po moim trupie. A ja mówię, to się da zrobić. Ja zrozumiałem, że po prostu to nie chodzi o to, że ja bym uderzył człowieka, tylko ja zacząłem mieć argumenty na to. Poznałem ojca i ojciec mnie wyprowadzał z pewnej mentalności, po prostu niewolnika, którą tak naprawdę ja nabyłem przez całe w ogóle swoje życie. I ja w ten sposób zacząłem prawidłowo zarządzać związkiem. Związek duszy, który tak naprawdę powstał między mną a moją żoną, w ogóle zaczął zostać naprawiany. Ja odkręciłem w swoim małżeństwie wszystko. Ja byłem tym ogonem. I wiecie co, to było jedno z najtrudniejszych w ogóle przedsięwzięć w moim życiu, żeby zmienić moje małżeństwo, dlatego że my się zamieniliśmy rolami. Ja zacząłem decydować, ja zacząłem brać na klatę w ogóle powodzenia i niepowodzenia w naszym życiu, a Malwina stała mi się pomocą. I to było bardzo trudne, dlatego że ja się już nauczyłem pewnej rzeczy, a teraz muszę człowieka oduczyć. Wyobrażacie sobie oduczyć człowieka zarządu? I powiedzieć mu, od dzisiejszego dnia to nie. Ty nie rządzisz, ty decydujesz, nie? Jak całe życie to robiła. To do tego Boga potrzeba. To w wielu miejscach po prostu potrzeba cudu, żeby zarówno w mojej głowie, jak i w jej głowie na przykład nastąpiły po prostu zmiany. I ludzie tego dotykają w ogóle w kościołach. Muszą nastąpić zmiany, o ile ludzie tego chcą. Ja tego chciałem. Ja chciałem, żeby w ogóle mój związek, czyli mój związek duszy z drugim człowiekiem miał Boży charakter i on nabrał Bożego charakteru, ale nie obyło się bez trudności. Nie ma możliwości tak naprawdę, żeby rzeczy odbywały się o tak. Bo ludzie tak by chcieli w ogóle. Ja przyjdę, coś powiem, no ja chlasnąłem, no oddawaj mi pieniądze, nie? A tu się okazuje, nie. Tak samo było powiedzmy z dziećmi. W ogóle ja chciałem jakiegoś rozwiązania, że na przykład, no powiedzmy kładę ręce i będę je uzdrawiał, ona mówi nie, lekarz. I teraz zobaczcie, ja byłem w tej komfortowej sytuacji, że ja miałem takie małżeństwo.
Ja się w małżeństwie nawróciłem. Ale ludzie na przykład chcą zawrzeć związek z człowiekiem, który w ogóle ma totalnie inne parametry funkcjonowania. I teraz jak żyć? Jak żyć? To jak ludzie, jak chodzili do Norberta, do Norbiego na grupy, dobrze wiedzą, jaka była jego historia. Jak on uważał, że tak naprawdę przeskoczy ten 16 werset, bo skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę? On próbował to bardzo szybko przeskoczyć. Nie dało się. Dalej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zeń samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciała. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Ponieważ ja jestem fundamentalistą i od samego początku w ogóle mnie interesowały w ogóle fundamentalne rzeczy, to ja tym żyłem i katowałem moją małżonkę. Po prostu ja nie robiłem tak jak Artur, ale miałem takie zajawki. Artur, Agacie, jak jeszcze się nie nawróciła, to jej tam wersety zostawił z otwartą Biblią, nie? Ja generalnie przychodziłem i cały czas mówiłem o tych w ogóle wszystkich zasadach, więc ona w momencie tak naprawdę swojego nowego narodzenia, ona wszystko wiedziała już. Miała poukładane fundamenty, bo ja po prostu je cały czas ładowałem. I ja przychodzę do niej i mówię, że ty masz mnie kochać. I masz w ogóle mnie słuchać. A ona mówi, tak, oczywiście. Będę ci podlegała. Tak jak powiada słowo, nie? I mi wytrąciła po prostu argumenty z ręki, nie? I wiecie, To nie są proste rzeczy, bo tworzenie związków, jeżeli oparte są tylko na jakimś słabym haczyku na związku duszy z drugim człowiekiem, to one się nie utrzymają. Nie przejdą takich po prostu prób w ogóle i miejsc, które są dla ludzi trudne. Bo ja się okazało, że mam kochać w ogóle swoją żonę jak Chrystus Kościół. A ja taki nie byłem. Ja znalazłem w ogóle w swoim funkcjonowaniu, że byłem człowiekiem dość egoistycznym, więc bardziej chodziło o to, żeby ona mnie zaspokajała niż ja ją. I musiałem się o to po prostu poocierać. I ja wołałem do Boga, mówię, Boże, zmień w ogóle moją głowę, bo ja nie umiem patrzeć inaczej. I jakby patrząc przez ten pryzmat, zobaczyłem całe szczęście, że moja żona się nawróciła. Bo ja bym w takim związku nie wytrzymał. Naprawdę uważam, że czasami ludzie są bardzo silni albo mają jakieś skłonności w ogóle sadomaso, bo tkwią w takich miejscach i nie zmieniają ani siebie, ani swojej głowy, ani poglądów, bo gdyby pozmieniali swoje głowy, tak naprawdę doszliby do jakiegoś miejsca. Ja doszedłem do takiego miejsca w swoim małżeństwie i powiedziałem do Malwiny tak. Musisz zrobić coś w swoim życiu. Nie wiem co. Albo nawróć się, albo idź do Artura, z nim pogadaj. Bo jeśli nie, to ja zbieram po prostu swoje manele i 31 grudnia odchodzę. Ja doszedłem do takiego miejsca, gdzie wiedziałem, że dalej w ogóle nie ma możliwości zbudowania nic. I to nie chodziło o to, że ona jest złym człowiekiem. Naprawdę, żebyście mnie zrozumieli, to nie chodzi o drugiego człowieka. Drugi człowiek jest po prostu, jeśli on nie spotkał Chrystusa, on ma bardzo dużo niestety braków. Nie dogadamy się, nie ma nic wspólnego, światłość z ciemnością, niestety. Ale ponieważ wiem, że mam dobrego ojca i wiem, że mnie kocha, ja jego i
Malwina stwierdziła taką rzecz, że ona jednak jakby ja postawiłem jej ultimatum, więc no ona sprawdzi o co chodzi z tym kościołem i przyszła 4 razy do kościoła. I pamiętam ten jeden dzień, kiedy Duch Święty do niej powiedział, mam dla ciebie prezent. Ja myślałem, że będę miał jakąś, nie wiem, piękną wizję, że coś tam w ogóle usłyszę, nie? Że nie wiem, jakieś odczucia, odlot, nie wiem, padnę na glebę czy coś takiego. I to był pierwszy dzień w ogóle, kiedy miałem wolne od miksera. Byłem z przodu i on mówi, mam dla ciebie prezent. I patrzę, jak Artur woła, czy są ludzie, którzy chcą oddać życie Jezusowi, i ona wychodzi. Rozwaliła mnie jej postawa, ale też to, że on do mnie to powiedział. On powiedział, że ma dla mnie prezent. To nie było takie coś, że ja się zaskoczyłem w ogóle. Zaskoczyłem się, że to ten prezent był, nie? Ale on mi to on powiedział, mam dla ciebie prezent. I to był, to jest jeden z wielu, ale najpiękniejszych w ogóle prezentów w moim życiu, które on mi sprawił. Wiem, że on nigdy nie zawodzi, ale nie ma możliwości, żeby w życiu po prostu omykać pewne sprawy. Ja mu zaufałem i on dotrzymał swojej strony. Zaufałem mu, że będę szedł, że będę budował swoje fundamenty, będę szerzył królestwo i on dotrzymał swojej sprawy, swojego słowa. Dał mi z powrotem moją żonę. Ja mu oddałem żonę. Ja powiedziałem w ogóle, a moje rozmowy z nim były trudne. Ja mówię do niego, w ogóle pamiętam tak, już miałem wszystkiego dość, no bo to w pewien sposób nie jest małżeństwo. To jest związek jakiś, ale to nie małżeństwo. Czyli jeśli ktoś ma po prostu żonę albo męża niewierzącego, to jest jakiś związek, ale nie małżeństwo. I mówię w ogóle do niego, Boże, w ogóle co mam zrobić? Rozwieść się czy z nią być? A ponieważ on ma bardzo dobre poczucie humoru, mówi, zrób co chcesz, jestem z tobą. I dla mnie w ogóle te rzeczy, takie słowa w ogóle weryfikowały też jego osobę. Bo ja myślałem, że on mi po prostu da plan na życie. A on powiedział, jestem z tobą. Co zrobisz? Ja jestem z tobą. I te rzeczy też podzierały mnie z pewnego takiego, z takich mrzonek, że z Bogiem to jest tak, że coś mu się tam powie, tam jest pstryk i w ogóle, nie wiem, spadnie jakaś tam, nie wiem przy związkach osoba, ona się pojawi. Jeżeli człowiek nie podejmie decyzji, to w ogóle Bóg dalej nic nie zrobi. Ja podjąłem decyzję wtedy. Powiedziałem, nie dam rady w ogóle, dlatego nie wiem, jak to się skończy, ale nie dam rady. I on dał mi żonę, ale podjąłem decyzję w ogóle, że okej, nie ciągnę tego w takich warunkach, nie? Dalej. Jeżeli jest związek małżeński, to największym poligonem w ogóle do budowania relacji prawidłowej to są rozmowy. To poligon jest. W ogóle ja zobaczyłem też w swoim życiu taką rzecz. Tak jak zacząłem rozmawiać z Bogiem, tak zacząłem rozmawiać z człowiekiem. I odwrotnie, tak jak rozmawiam z człowiekiem, tak rozmawiam z Bogiem. Ludzie, jeśli mają w ogóle wypaczone podejście do relacji, do rozmowy, w ogóle będą to przekładali w jedną albo w drugą stronę. Jeżeli człowiek nic nie mówi do drugiego człowieka, gwarantuje, że nie gada do Boga. Jeżeli rozmawia z Bogiem, będzie rozmawiał z drugim człowiekiem, bo będzie słuchał drugiego człowieka. Jest nakierowany w ogóle na relację, więc będzie słuchał. Ja go słuchałem, dlatego w wielu miejscach tak naprawdę nie popełniłem błędów. Kolejna rzecz w związkach to są modlitwy. Ludzie budują prawidłowe związki, jeżeli się modlą. Ja sobie nie wyobrażam, a w Biblii jest napisane, znaczy tam jest napisana taka rzecz, byle była w Panu, nie? Okej, okay. Ale ja podkręciłem trochę jakby
śruby w ogóle zagadnieniu i wymagań wobec drugiej osoby i zobaczyłem tak, w ogóle mnie osobiście interesują osoby, które służą, nie które są, tylko które służą. I w ogóle było to dla mnie ciekawe, że Malwina jak się nawróciła, ona zaczęła od razu w pewien sposób służyć. Coraz bardziej się gdzieś rozpędzać, że ona nie chciała po prostu nie robić nic, tylko być, tylko po prostu służyć. I jeżeli człowiek w ogóle, a kocham bardziej Boga niż moją żonę, a ona kocha bardziej Boga niż mnie, to my się zaczęliśmy wtedy dogadywać. Bo jeżeli powstał konflikt między nami, to ja przychodziłem do niego i mówiłem w ogóle, nie umiem tego rozwiązać. Pomóż mi w tym. I następowało rozwiązanie. Dlaczego? Bo ona poszła do swojej komory i tam w tej komorze załatwiała sprawę. Bo jeśli ja na przykład miałem jakąś po prostu jakiś dynk w głowie, jakąś klepkę, która zapadła i się na coś uparłem, no to bez Boga nie można było tego rozwiązać. A ona poszła się modlić, żeby mi po prostu klepka się odkleiła, nie? I w tych i to jest prawidłowy związek w ogóle zbudowany między mężem a żoną. Tak się dobuduje. Ja wiem, że nie ma ludzi wszystko widzących i ludzi nieomylnych. W małżeństwie mężczyzna jest powołany do tego, żeby decydować, ale jeżeli on uważa, że żona jest mało istotną osobą, to jest w mega błędzie, dlatego że żona jest osobą, która ma mu pomagać, więc ona bardzo dużo widzi, bardzo dużo wie, tylko teraz pytanie, czy z tego skorzystamy. A najlepsze jest to, że i tak facet odpowie za to. Skorzysta, nie skorzysta. Jeżeli będzie porażka, to odpowiada za porażkę. Jeżeli sukces, to odpowiada też za sukces. I ja, będąc po już obydwu stronach, czyli osobą, która byłem wycofanym człowiekiem i byłem człowiekiem już, który musiał zacząć decydować, zobaczyłem, że ja wcale nie jest najpiękniejszą rzeczą po prostu być tym z przodu i decydować, bo splendor i porażka spada na moją głowę. To jest, wiecie, macie rodzinę, odpowiedzialność w ogóle za wszystko, nie? No i, a życie czasami nie oszczędza. Nie spina się budżet, kto odpowiada? Mąż. Żony, dzieci chodzą jak chcą, nie wiem, rozprzęgają się, robią co chcą. Kto odpowiada? Ojciec. Dlaczego? Bo nie z głową. Jeżeli nie wie, jak z dziećmi zadziałać, kogo powinien zapytać? No oczywiście zapyta Boga, ale po to ma żonę, która ma jakiś ogląd sytuacji, żeby w ogóle wspólnie złapać jakieś stanowisko, jakiś kierunek w ogóle działania, nie? Żony są nam ku pomocy. Okej. Okay. O przyjaźni. A potem na sam koniec pokażę wam pewne patologiczne w ogóle rzeczy, ale najpierw powiem wam o tych prawidłowych postawach. W 1 Samuela 18:1 jest taki zwrot: przylgnęła dusza Dawida do Jojakima. Ponieważ na samym początku nas było niewiele, było nas 5 osób w kościele. Ja związków nie potrafiłem tworzyć. Przyjaźnie to w ogóle, chyba ja nie wiedziałem w ogóle w życiu, o co chodzi z przyjaźniami. Miałem, jak każdy w ogóle chodził, no jest się w szkole, na studiach byłem, no co, jakieś tam związki się tworzyło z ludźmi, ale generalnie o tym nie miałem bladego pojęcia. Ale jak się nawróciłem, zacząłem mieć pewne pragnienia, bo w ogóle zacząłem od tego, przyszedłem do Boga i mówię, Boże, ja chcę mieć prawidłowe pragnienia. Chciałbym mieć prawidłowe marzenia. W ogóle ja nie wiem, co jest prawdą, bo ja coś tam wiem, to nie znaczy, że jestem taki tępy. Ja coś tam wiem, ale w ogóle, ale co to w ogóle jest jakby z twoimi oczami, nie? No i w którymś momencie doszedłem do przyjaźni. Pamiętam, Malwina powiedziała mi, że to chyba w ogóle w życiu przyjaciół nie miałeś, nie? Ja mówię, jak to w ogóle, się oburzyłem, nie? Że miałem jakiś przyjaciół. No się okazało, że jak zacząłem to weryfikować, to nie miałem przyjaciół. W ogóle nie miałem ludzi, zazwyczaj miałem ludzi, którzy mnie wykorzystywali i jakieś mieliśmy takie no, dziwaczne połączenia, nie? Ale chciałem mieć Bożą jakby perspektywę przyjaźni. No i trafił mi się Norbert. No i dla mnie, ponieważ ja skończyłem studia, Norbert nie,
ale ja zawołałem do Boga o przyjaciela. I powiedziałem, że jestem otwarty na Boże rozwiązania w tej przestrzeni. I zrobiło się tak coś we mnie, że zamanifestowało się to, co potem kiedyś przeczytałem. Przylgnęła dusza Dawida do Jojakima. Moja dusza, w ogóle moje coś przylgnęło do Norberta. Ja kiedyś tak usiadłem i się popłakałem, mówię, ten człowiek mi jest bliższy w ogóle niż moi bracia. I ja nie zrobiłem tego, bo ja czegoś się dowiedziałem. Chodziło o to, że ja zawołałem do niego, że chcę, żeby pewne przestrzenie w moim życiu powstały. Ludzie, wiem, że w kościele mają problemy, że tam się nie rozumieją, że szukają przyjaciela, że go nie mogą znaleźć, że coś tam w ogóle i tak dalej. Ja go chciałem i w ogóle i coś takiego się zrobiło w mojej głowie. I my razem jeździliśmy wszędzie. Ja zobaczyłem tak, on jest ze mną wszędzie. Dzwonię, powiedzmy godzina, nie wiem, druga w nocy, bo nie wiem, mam jakąś jazdę demoniczną, coś mi wsadzi na łeb. Dzwonię do niego, on odbiera w ogóle i modlimy się. Jest jakaś potrzeba, on jest. Zobaczyłem, że to w ogóle, w jaki sposób miałem wizję przyjaźni, to do tej pory to były mrzonki. Nawet w ogóle moi bracia nigdy nie zaprezentowali w ogóle takiej przyjaźni, jak zaprezentował on. I w ogóle wiem, że jeżeli człowiek chce, ale musi to być wzajemna w ogóle jakby relacja, wzajemny związek, niejednostronny, to nie działa nigdy w ten sposób, że coś się od drugiej osoby weźmie, tylko coś trzeba dać. Ja dałem siebie, ja mówię, powiedziałem, jestem gotowy i pojawił się człowiek. I wiem, że jeżeli ktoś ma problem z przyjaźnią w ogóle i mówi, że nie ma przyjaciela, to jest nieprawda. Chodzi o to, że on tak naprawdę nie chce. On chciałby się sam zrealizować, sam w ogóle, nie wiem, być w pewien sposób uwielbiony w ogóle przez drugą osobę, czy chcieć się wszystkim podobać. Ale w przyjaźni tak nie jest. I ja zobaczyłem, że w ogóle my razem robiliśmy mnóstwo spraw. Przyjaźń buduje się robiąc rzeczy. Ja nie wiem, że niektórzy próbują zrobić taką rzecz, że pojadą gdzieś, będą leżeli do góry kołami i w ogóle pojawi się przyjaźń. Nie pojawi się. Nie ma czegoś takiego mechanizmu, że można w ogóle nie robić nic, być ze sobą i w ogóle i coś tam powstanie. Nie. Powstaje to w ten sposób, że razem coś robisz i wtedy widzisz plusy, minusy, w ogóle wszystko. I teraz tak, i on czegoś nie mógł, ja mogłem. Ja czegoś nie mogłem, on mógł. I w ten sposób w ogóle następuje rozwój przyjaźni. Ale początkiem było to, że ja do Boga zawołałem, ja chcę mieć przyjaciela i otrzymałem. Tak jak chciałem mieć żonę i też dostałem. W ogóle on mnie nigdy nie zawodzi, tylko to potrzeba obustronnych w ogóle działań. I mój związek duszy zaistniał prawdziwie. Ja wiem, że z pewnymi ludźmi, między innymi z Norbertem, pójdę na sam szczyt, równie dobrze mogę zatonąć. A że nie zatonę, to zawsze mnie tylko czeka szczyt. Ale pójdę, jak i z paroma innymi osobami. Bo ja zdecydowałem się, że dla nich jestem, a oni są dla mnie. Tam dalej jest napisane taka rzecz. Jojakim pokochał Dawida nawet za cenę zrzeczenia się prawa do tronu w Izraelu. Mega przyjaźń. W ogóle on powiedział, kocham tego człowieka bardziej niż cokolwiek innego. A Dawid przecież był powołany na króla. Namaszczony został. A on był w stanie za cenę tej przyjaźni w ogóle poświęcić w ogóle bycie królem. Dla mnie to jest mega sprawa. Ważniejszy niż jakikolwiek splendor w ogóle był dla niego jego przyjaciel. Księga Przysłów. Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Ja zacząłem tego doświadczać. Że prawdziwy przyjaciel jest przywiązany bardziej niż cielesna rodzina, cieleśni bracia. W ogóle jest jakieś przywiązanie. Coś, czego się nauczyć nie można. Tego nie można wbić sobie do głowy, nie wiem, wersetami.
to trzeba przeżywać. W ogóle Boga się przeżywa. Wiarę się przeżywa. Żaden człowiek, ani ja, ani powiedzmy, nie wiem, inni nauczyciele nie są w stanie w ogóle nikogo nauczyć. To trzeba przeżyć. Ale początkiem jest to, że człowiek chce i jest gotowy na konsekwencje tego. Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem staje się w nieszczęściu. Ja pamiętam, jak z Norbim jeździliśmy w różne miejsca i różne rzeczy przeżywaliśmy, różne. Ja, ponieważ pokochałem tego człowieka, to chciałem o niego dbać. On coś robi źle, a ja mu jak taka kura gdakam cały czas, w ogóle nie rób tego, to źle, w ogóle on coś tam zrobił, mówi, ja nie mówiłem ci, w ogóle no cały czas mu tam nawijałem w ogóle, że jest wszystko, że jest nie tak. Dlaczego tak miałem? Bo ja nie potrafiłem, nie miałem takiej wyobraźni, czym jest prawdziwa przyjaźń. Ale starałem się w ogóle dbać o tego człowieka najlepiej, jak potrafię. Nie potrafiłem inaczej tego zrobić. I w którymś momencie, ponieważ modlę się, chodzę z Bogiem, to zrozumiałem, że w tej naszej relacji to jestem jak taka piąca rynna, nie? Ciągle mu tam po prostu i ja nie mówiłem. I w którymś momencie mówię, w ogóle duchu, a nie mówiłem, wyjdź. Mówię, nie chcę, żeby w ogóle nasza relacja była taka, że ja cały czas mówię, tylko a nie mówiłem, nie? I przestaliśmy mieć taką relację. Ale też mieliśmy i ciekawe w ogóle historie, ale to na inny raz. Kolejna rzecz, dzieci. W ogóle związek duszy między rodzicami a dziećmi jest i może mieć formę bożą albo formę bezbożną. I rodzice powinni w ogóle tworzyć związek oparty na tym, że jest napisana taka rzecz. Od Boga pochodzi wszelkie ojcostwo. I jeżeli w ogóle wbiją sobie do głowy ten werset, że w ogóle rodzice dla dzieci są rodzicami, ojcami i matkami, to ich związki będą się rozwijały w prawidłowy sposób. Jeżeli natomiast w ogóle przejdzie to w inny, inaczej podejdą do sprawy, będą się rozbijali o potworne problemy. Dlatego, że rodzic, tak jak i ojciec, czy matka, dla dzieci to nieprzyjaciele. W ogóle ja się naobserwowałem mnóstwo, zresztą i w stosunku do swoich dzieci, że ja jestem dla nich ojcem, a nie przyjaciel. Przyjaciel to w ogóle nigdy nie wejdzie w przestrzeń ojcostwa, to znaczy bezpieczeństwa. Mówiąc o relacji między rodzicami a dziećmi. Wielu rodziców próbuje się z dziećmi zaprzyjaźnić, zamiast im ojcować albo matkować. Próbują w ogóle zrobić hybrydę, która tak naprawdę nie działa. Dlaczego? Bo w ojcostwie też jest przyjaźń. Nie chodzi o to, że ojciec nie jest tylko jakimś tam, nie wiem, człowiekiem, który gada, gani, czy coś takiego, tylko po prostu też to dziecko rozwija. Jest to pewna relacja przyjacielska, ale to nie przyjaciel. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ludzie zejdą z pułapu ojca, to dziecko straci poczucie bezpieczeństwa. Tak jak my w ogóle w pewien sposób przychodzimy do Boga, ale przede wszystkim mnie interesuje w ogóle, że to jest ojciec. Ja przychodzę do ojca. I z ojcem załatwiam sprawę, nie z przyjacielem. On też jest dla mnie przyjacielem, to nie o to chodzi, tylko to przede wszystkim to jest ojciec. I on jest dla mnie poczuciem bezpieczeństwa. Dzieci, jeżeli wejdą w system relacji przyjacielskiej, to w ogóle pojawia się taka rzecz, że rodzice rozmawiają z dziećmi o rzeczach, o których nie powinni rozmawiać. Jakby najgorsza jest taka, powiedzmy, forma, kiedy no, gdzieś brakuje jednego z rodziców. Czy jest, nie wiem,
ojciec, matka, no, któregoś z nich brakuje. Dlatego, że wtedy, jeżeli są bardzo ludzie nieostrożni, robią taki numer, że przejmują, jakby to dziecko zaczynają traktować jako tą drugą połówkę. W sposób oczywiście, no, nie ma tam cielesnych spraw, chociaż w Biblii zdarzało się i jest napisane, że ludzie takie numery trzaskali, że tam ktoś, Paweł sam pisał, że ktoś tam z matką śpi w ogóle i tak dalej. Ale chodzi o to, że rodzice przelewają swoje problemy na dzieci. Ja w wielu miejscach też w swoim życiu pomyliłem się, jak budowałem związki ze swoimi dziećmi, dlatego że powiedziałem im coś, czego nie powinienem powiedzieć jako dla dziecka, bo ich głowy takich rzeczy nie znoszą. A dzieci mają bardzo prosty system funkcjonowania i tego systemu nigdy nie można zmienić. Na dzieci nie wrzuca się niepotrzebnego ciężaru, a w systemie przyjacielskim tak się robi. Jeden drugiego brzemię naniesie, nie? I takie rzeczy, które jeżeli w ogóle rodzice stworzą przyjacielską relację, ale nie ojcowską, to w ogóle dzieci są pozbawieni w ogóle poczucia bezpieczeństwa. A nam nie wolno tego robić. Dlatego, że dzieci mają w każdy czas i w każdej porze przyjść ze swoim problemem. Nieważne, ile mają. Lat 40, a my 80. Nie ma to żadnego znaczenia. My jesteśmy dla nich kim? Dla nich jesteśmy wciąż ojcami i matkami. Dla nich wciąż jesteśmy poczuciem bezpieczeństwa. Nawet chociażby z tego powodu, że o te 40 czy tam 60 lat jesteśmy starsi. Więc mamy większe doświadczenie niż oni, nie? I to jest taka rzecz. Ja jakiś czas temu myślałem sobie tak, bo jeżeli człowiek dorasta, to tak uważa się, że człowiek jak już jest duży, to w ogóle niczego nie potrzebuje i są tam wnuczkowie i tak dalej. Ale kiedyś przechodziłem i zobaczyłem taką kobietę, która popatrzyła na jakąś grupkę dzieci i w ogóle zakręciły jej się łzy. I wtedy a Duch Święty do mnie mówi, ona zatęskniła za dzieciństwem. Ona w ogóle, jakby mając te 80 lat, wciąż w ogóle, bo to nigdy nie ginie. Nie wiem, jak wy macie, ale ja wciąż jestem dzieckiem, nawet wobec swojego Boga. No nie jestem dla niego ojcem, no jestem dzieckiem, więc ona, mając 80 lat, też wciąż była dzieckiem. I też, będąc dzieckiem, w ogóle chcesz mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa wobec drugiej osoby. I pamiętam, ona popatrzyła na te dzieci i jakby zatęskniła. Być może tego nie miała. Być może tego nie zakosztowała w ogóle w swoim życiu, że miała kogoś, do kogo można przyjść i powiedzmy ze swoim problemem, a ojciec by powiedział, chodź, urwę temu łeb. Być może tego nie miała. Nieważne, ile mamy lat, ale w ogóle wciąż dla naszych rodziców też będziemy dziećmi, ale i dla Boga jesteśmy dziećmi. I nie mylmy w ogóle tych relacji, nie twórzmy hybryd, które nigdy nie działają. Kolejną gdzieś tam rzeczą, która dotyczy dzieci, to jest taka rzecz, że rodzice nie powinni manipulować dziećmi. Nie powinni tworzyć tych związków duszy, które oparte są na manipulowaniu. Czyli na przykład nieraz słyszeliście córeczka tatusia albo synek mamusi. To są związki, które powstały w patologiczny sposób. Ja kocham swoje dzieci w ogóle każde jedno, mimo że każde jedno jest różne. I w ogóle kiedyś mi ktoś powiedział, bo na podstawie właśnie tych rzeczy, że ja kocham bardziej swoją córkę. Nieprawda. Moja córka jest inna niż mój syn. I z nią robię inne rzeczy niż z moim synem, ale moja miłość jest taka sama do jednego i do drugiego. Nigdy w ogóle czytając Biblię i patrząc w ogóle na Boże zasady, a Bóg w ogóle nie ma względu na człowieka, więc nie ma osoby bardziej kochanej i mniej kochanej, że jedno dziecko ma większy sukces, drugi nie. Ktoś ma sukces dlatego, że o niego zadbał. Kurczę, być może wykuł go w komorze, być może go ogłaszał, nie wiem, 20 lat i potem się zamanifestował. Odniósł sukces, bo do tego dążył, a nie, że Bóg kocha go bardziej. To Artur czasami się śmieje i odpowiada głupiemu, że ktoś tam się pyta, bo to mi się udało, no, a Artur wtedy odpowiada, bo mnie bardziej Bóg kocha. No co odpowiedzieć głupiemu? No Bóg nie ma względu na człowieka. Tak jak rodzic nie ma względu w ogóle na swoich dzieci. Kocha je tak samo. Dzieci to nie poligon doświadczalny. Czasami lepiej się zastanowić, niż dziecku coś powiedzieć. Jeżeli ktoś nie potrafi w ogóle okiełznać swojego języka, a ja nie potrafiłem,
Ja w ogóle przez większość życia byłem dość emocjonalnym człowiekiem, więc ja tak z jednej strony zamknięty, z drugiej strony emocjonalny. I generalnie to jest taka rzecz, jak człowiek jest dociśnięty bardzo jakimiś sprawami, to próbuje gdzieś te emocje uwolnić. Jak dobrze wiecie, najbardziej się uwalnia emocje w domu. Obrywają wtedy wszyscy. Żona, dzieci w ogóle, bo komuś podskoczyło ciśnienie z jakiegoś powodu. Życie kogoś docisnęło. I ja nie byłem odosobnionym przypadkiem. Jak wracałem z pracy, wielokrotnie byłem zmęczony. Wielokrotnie gdzieś tam po prostu miałem dość wszystkiego. A ponieważ zacząłem decydować, zacząłem być odpowiedzialny, więc cisnęła mi odpowiedzialność. Więc no już nie mogłem sobie jakby pozwolić, ok, czegoś nie zrobię. Gdzieś tam nawalę, będzie jakoś tam, bo to jakoś tam nie działa. No i jakby zaczęły te rzeczy mi ciążyć. I pamiętam któregoś dnia, siedzę przed komputerem, coś tam robię. Ciśnienie już mam w ogóle od samego siedzenia. W ogóle już jestem załadowany. Przychodzi Zuzia, tam biegnie do mnie, a w ogóle, tato, co robisz? Nie odzywam się. W ogóle już mi kolejna atmosfera. A Zuzia jest taka, że jak jej nie odpowiesz, to zapyta kolejny raz. I za każdym jej pytaniem, co robisz w ogóle, a mi to od razu już wybija w ogóle z myślenia, w ogóle już mam takie ciśnienie, że tak jak w tych bajkach, zaraz mi gdzieś puści. I Duch Święty do mnie mówi, jeżeli w takim stanie odezwiesz się do niej, nigdy więcej do ciebie nie przyjdzie. I tak mi puściło ciśnienie, popłakałem się, w ogóle puściło mi ciśnienie, nie? I on się pyta, czemu płaczesz? Mówię, i jest tak z radości. Zobaczyłem, że w wielu miejscach w ogóle takich można uderzyć po prostu człowieka i potem będzie bardzo trudno w ogóle odzyskać w ogóle tą relację. Jednym strzałem bym po prostu powalił dziecko. Tylko dlatego, że zająłem się jakimiś tam ważnymi rzeczami. Były ważne. Ale kurczę, nie tak ważne, jak potem naprawianie w ogóle konsekwencji takiego, czegoś takiego. I potem zacząłem myśleć o tym, że zanim się odezwę, to trochę pomyślę. Nie, że od razu mam na końcu języka, bo ja często mam coś na końcu języka. Często już bym coś chciał powiedzieć. Dlatego Norbertowi gadałem. Żadnie mówiłem. Na końcu języka, bo ja lubię gadać. Ale nie wolno. Jest napisane, że dobre jest słowo w odpowiednim czasie. I ja musiałem zacząć szukać tego po prostu czasu. Zarówno w życiu swoich dzieci i życiu po prostu innych ludzi. Jak jest z dziećmi, tworzy się prawidłowe związki. Ojcuje się. Nie jest to najprostsze. Podam wam też kolejny przykład ze swojego życia. Pamiętam, zresztą ci, którzy mają dzieci, wiedzą, że dochodzi się do momentu, kiedy trzeba dziecku przylać. Jest napisane w Biblii, że ojciec nie szczędzi rózgi synowi. Jeżeli tam chce uratować jego duszę, to po prostu no, trzeba dziecku przyładować. Oczywiście, jeżeli nie jest to poustawiane w odpowiedni sposób, powstanie kolejna patologia. Dlatego na podstawie tych kolejnych patologii, że dzieci się bije, katuje i tak dalej, powstały różne rzeczy, że nie wolno uderzyć dziecka. Ja uważam, że największa mądrość, jaka powstała, to jest tu napisane w Biblii, jeżeli dziecko przewiniło w ogóle i jest to poważny błąd, to jak to kiedyś Artur powiedział, lepiej dziecku przyłatować, niż ma go życie uderzyć. I ja zacząłem do tego podchodzić, okej, są pewne zasady, które muszę ustanowić i będą niezmienne. I powiedziałem dzieciaku tak, nie ma kłamania. Jeżeli skłamiesz, dostajesz 10 pachów. Jeżeli nie odrobisz pracy domowej, dostajesz 10 pachów. Ale powiedziałem zaraz tak, nie interesuje mnie, jakie oceny przyniesiesz do domu. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Wiem, że potrafisz. Wiem, że się nauczysz, a nawet jeżeli czegoś nie rozumiesz, dostaniesz tam powiedzmy truje. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ale nie możemy doprowadzić do czegoś takiego, że zaniedbuje się obowiązki. A obowiązkiem zrobienie pracy domowej. Nawet na pałę. Ale jest obowiązek. Obowiązek jest i zasada taka, nie kłamiemy. Dlaczego? Bo tracimy wspólnie poczucie bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy ty mówisz prawdę, więc nie wiem, czy mogę zareagować. A dochodzenie prawdy, no to już zaczynamy, wchodzimy w jakieś sądy w ogóle i tak dalej. Mówię, Stanisław, chodzę... Czytam też do Zuzi, mówię, chodzę z Bogiem.
jestem w stanie rozpoznać, czy kłamiecie, nie? Ale ja chcę od was to usłyszeć. I pamiętam taką rzecz, Stasiek tam przewinił, gdzieś tam w szkole coś zrobił i dostał dwa pachy. I nie zadziałało. A Duch Święty do mnie uderzył trzeci raz. A ja mówię, ale dlaczego? W ogóle nie rozumiałem. Była mowa, że dwa razy dostanie, nie za to. Uderz trzeci raz. I dopiero zazwyczaj z Bogiem się nie kłócę, więc uderzyłem go trzeci raz. I wtedy dopiero on pękł. Wtedy w ogóle zrozumiał, że w ogóle jest jakiś ból związany z jakąś konsekwencją. Że jeżeli się popełni błąd, nie wszystko można wziąć na klatę. Są ludzie twardzi i są ludzie, którzy są w stanie dużo wytrzymać. I Stasiek do takich ludzi należy. On dużo wytrzyma. Ale chodzi o to, że trzeba doprowadzić w takim przypadku człowieka do zrozumienia, że będzie konsekwencja w ogóle pewnych działań. I on dostał i on się od tamtego momentu zmienił. Tamta rzecz zmieniła go, że faktycznie ja wtedy zawsze z nimi siadałem i rozmawiałem. Mówię, Stasiek, dostaniesz w tyłek nie dlatego, że ja lubię kogoś bić. Ja tego nie lubię robić. W ogóle dla mnie, mnie to boli. Naprawdę, gdybym wiedział, że jak ja sam się potłukę, pobiję pachem, nie? I to da jakiś efekt, to bym to zrobił. Ale to nie da efektu. I on zrozumiał, że w ogóle błąd kosztuje. Jest konsekwencja błędu. I ja tak w ten sposób zacząłem tworzyć w ogóle związki, w ogóle relacje w ogóle z moimi dziećmi. I to są przestrzenie w ogóle, gdzie związki się buduje. Związki buduje się, związki dusz buduje się też w kościele. Przede wszystkim w kościele ludzie powinni, winni są sobie wzajemny szacunek. To jest coś, co tak naprawdę słabo wygląda generalnie w kościele. Ludzie się w wielu miejscach nie lubią, nie ufają sobie, jeden drugiego zawodzi. A jest napisane, że winniśmy sobie wzajemny szacunek. Dlaczego? Bo w tym drugim człowieku jest Chrystus. Więc patrzymy na człowieka, w którym jest Chrystus. Więc przez Chrystusa mam szacunek do drugiego człowieka. To jeśli brat czy siostra nawala, są też opisane rzeczy. Zresztą sami dobrze o tym wiecie. Kwestia upomnienia w ogóle i tak dalej. Ale wzajemny szacunek. Jeżeli ludzie tego nie robią, to będą tworzyli lewe związki. I teraz trochę o lewych związkach. Lewe związki dwóch. Bo generalnie tak się mówi, duszewne związki powstają w wielu miejscach. Podstawą jest pożądliwość. Ludzie czegoś pożądają i na podstawie tych braków, dlatego Jezus powiedział ciekawą rzecz, jeżeli tej wody napijesz się, to nie będziesz pragnąć. Więc jeżeli człowiek ma jakieś braki, to czegoś pragnie. I potem powstają na podstawie tych braków powstają jakieś rzeczy. Ludzie tworzą wzajemne relacje, bo ktoś ma jakiś brak. Na przykład, no nie wiem, ktoś mało gada i ma brak gadania, w ogóle nie ma z kim pogadać, to sobie weźmie osobę, która tam dużo mówi. Nie? No na przykład taka rzecz. No, z braku w ogóle coś powstało. To są jedne z gorszych rzeczy, jeśli ludzie w ten sposób podchodzą. Jeżeli komuś brakuje na przykład, nie wiem, seksu. To nie jest powód do tego, żeby szukać drugiego człowieka w ogóle tylko do tego. W ogóle nie tak. To nie są te mechanizmy. Związki duszy powstają w ogóle w sposób te niewłaściwe, znaczy właściwe i niewłaściwe też, ale powstają w sposób intencjonalny i nieintencjonalny. Czasami ludzie są w pewien sposób mało spostrzegawczy, czasami są arogantami i nie widzą w ogóle rzeczywistości, która się tworzy w ogóle wokół człowieka. I wtedy można wpaść w ogóle w jakiś związek z drugim człowiekiem. Na przykład. Pamiętam taką rzecz, jak pracowałem w jednej pracy, zajmowałem się takimi domkami
Przyjechała dość elegancka pani, bardzo drogim samochodem. Nie pamiętam, co to było. Nie jestem jakimś tam znawcą wielkim samochodów, ale drogi był. Pani była bardzo dobrze ubrana, zwiewnie w ogóle i tak dalej. I ona przyszła, żebyśmy jej pokazali w ogóle, jak działa ten domek. No i tam jej pokazujemy i ja się w którymś momencie zastanawiam w ogóle, o co z nią w ogóle chodzi. Że ona tak chodzi i słucha w ogóle tego, co my w ogóle do niej mówimy. A już byłem wtedy wierzącym człowiekiem, Duch Święty mówi, to duchy pożądliwości seksualnej. Mówię, okej, no dobra, nie widzę tego. Zarejestrowałem w ogóle informację, nie widzę tego. W ogóle no, normalnie człowiek rozmawia, no, jest normalna konwersacja. To trzeba tak odkręcić, tu trzeba zatkać, tam coś w ogóle i tak dalej. No, jest normalna rozmowa. I w którymś momencie akurat była tam rzecz taka, musiałem wejść pod ten domek. Wszedłem tam, wsunąłem się, a ona zaczyna przykucać. I mówię, okej, teraz zobaczyłem. I mówię sam do siebie, w imieniu Jezusa, duchu pożądliwości w ogóle nakazuję ci odejść ode mnie, nie? Odwróciłem się, wyszedłem drugą stronę wróciłem do niej, a ona się chyba obraziła i poszła. W ogóle nie powiedziałem do niej nic, ale chodzi o to, że nie wszedłem w związek z drugim człowiekiem, nielegalny związek. Głupia rzecz tak naprawdę mogła po prostu stworzyć niebezpieczną sytuację. Zobaczcie, znacie historię Dawida i Batrzeby. Niepodobna historia. Facet zamiast na wojnę poszedł, w ogóle został w domu. Wstał za późno. Wychodzi na taras i widzi, jak to się po angielsku mówi, goła baba. Co zrobił? W ogóle zamiast trzasnąć temat, w ogóle odwrócić wzrok. Nie wiem, pójść zrobić sobie herbatę, cokolwiek innego. Facet wszedł w ogóle w związek. Nastąpił związek duszy z drugim człowiekiem. Przecież demony od początku są takie same. Przecież te same demony w ogóle ścignęły jego. Był nieostrożny. Nie chodzi o to, że my mamy wszędzie chodzić na Oriencie w ogóle i tylko patrzeć w ogóle co i jak i tak dalej. Chodzi o to, że jak chodzimy z Bogiem, to te rzeczy naprawdę dla nas są jasne. Naprawdę widać, jak człowiek ma nieposkładane gdzieś tam rzeczy w sobie, albo na przykład czegoś od nas chce, albo na przykład, nie wiem, trafiamy na czarownika czy czarownicę. To widoczne jest. Tylko pytanie, czy chcemy być zaczarowani, czy chcemy być w ogóle zmanipulowani. Ja zacząłem, jakby żyję w pewien sposób na duchowym Oriencie, ja to tak nazywam. I jak widzę rzeczy nieprawidłowe, ja nie wchodzę w te tematy. Nie wchodzę w takie relacje. Zobaczcie, za takimi rzeczami w ogóle stoi wszeteczeństwo. Tamta kobieta w ogóle, jak bardzo dużo osób na świecie, chce się podobać. Wszystkim najlepiej. Ja, jak zacząłem w ogóle analizować swoje życie, to zobaczyłem, ja też taki chciałem być, tylko myślałem, że w ogóle to jest fajne. Być ze wszystkim w ogóle, że tak jest, nie? Że z każdym mieć bardzo dobrą relację, z każdym przycisnąć piątkę w ogóle. Jak z jednym, powiedzmy, jeden powiedział tak, to okej, to ja mu przytaknąłem, tamto mówi coś innego, to tamtemu też przytaknąłem. W ogóle z każdym trzeba po prostu trzymać sztamę. I wszeteczeństwo to nie jest coś, że jedna osoba idzie z drugą osobą do łóżka, tylko to jest chęć podobania się. I teraz chęć podobania się powoduje w ogóle wzbudzanie niebezpiecznych związków duszy. Są osoby, które chcą się podobać. I ja też taki byłem, ale potem zobaczyłem taką rzecz, okej, to nie tędy droga. To nie jest prawidłowe miejsce, że ja muszę być w ogóle dla każdego człowieka miły, sympatyczny, bo powstaną z tego konsekwencje. Kolejna rzecz w Biblii jest taka historia między Józefem a żoną Potyfara. Tam jest napisana taka rzecz. I Józef był pięknej urody. Był ładny chłopak. Nie wiem, ile on tam miał lat, jakby tego nie przestudiowałem. Był ładny, podobał się wszystkim. A że został ustanowiony w ogóle zarządcą, więc był w wysokiej pozycji tak naprawdę na dworze Potyfara. I
w którymś momencie, ponieważ nie był już nikim, tylko był już jakąś personą, pojawiła się żona Potyfara, która po prostu chciała, mówi, że tam jest napisane, że i chciała go do łóżka wciągnąć, nie? Pamiętam, kiedyś Artur opowiadał jakby tą historię, bo ja na początku nie zwróciłem na takie rzeczy uwagi. I on mówi tak, gdyby on jej powiedział, że śmierdzi ci z paszczęki w ogóle, to ta relacja po prostu by pękła. Nigdy więcej by się nic nie wydarzyło. Nigdy by nie wydarzyła się taka historia, że ona dalej by ciągnęła historię, która skończyła się dla niego jak? Więzieniem. Ale co on zrobił? On chciał być miły, sympatyczny. Nie przerwał w ogóle tak naprawdę budowania bezbożnego w ogóle związku duszy. Jemu się to podobało. Albo był głupi w tej sprawie. Wszeteczeństwo w ogóle, czyli chęć podobania się, kosi żniwo potężne. Dlatego, że ludzie za wszelką cenę chcą być zauważeni, a to wynika z niedowartościowania człowieka. Niskie poczucie własnej wartości powoduje to, że człowiek przestaje mieć własne zdanie i chce się podobać po prostu innym ludziom. Jest fajny po prostu. A człowiek w ogóle jest jaki jest i nie musi być fajny. Dla jednego będzie fajny i będzie super, dla innego nie będzie super. Ja nie przestaję być sobą. Ja w ogóle od momentu, kiedy się nawróciłem, od momentu, kiedy chodzę z Bogiem, wiem, że jedni mnie kochają, a inni mnie nienawidzą. I ja nie zamierzam tamtej grupy ludzi, która mnie nienawidzi, w ogóle sprowadzić do miejsca, że będą mnie kochali. Ja zrobię jakiś związek duszy z nimi, który tak naprawdę mnie zniszczy. Zobaczcie, kolejna rzecz, jak się tworzą związki w ogóle duszy w ogóle w kościołach. Jest napisana taka rzecz, że jeżeli jest kobieta, jakaś młoda kobieta, która potrzebuje usługi, to niech przyjdzie do kogo? Do starszej. Dlaczego tak? Ja jakby nie tworzę religii, bo to nie chodzi o to, że teraz w ogóle tylko kobiety mają gadać z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że bardzo często, jak zobaczyłem w ogóle, jakie są mechanizmy, samotne kobiety w ogóle, które nie mają męża czy tam partnera w ogóle i nie są czyimiś żonami, potrzebują partnera. A ponieważ żyjemy w klimacie chrześcijańskim, to znajdują sobie partnera w postaci tego usługującego. I tam następują litanie wtedy w ogóle, a bo to tak mi się wydarzyło, tak mi się wydarzyło, a co ty o tym myślisz, a w ogóle, a co byś zrobił w ogóle i tak dalej. To jest tworzenie w ogóle bezbożnych związków z drugim człowiekiem. Jakie jest lekarstwo na tworzenie prawidłowego związku? Czytałem, jeżeli człowiek nie może, to lepiej, żeby wszedł w związek, niż ma gorzeć. No, z człowiekiem, który jest zamężny, związku nie stworzy, więc będzie po prostu gorzał. Więc jeżeli na przykład jest taka potrzeba, że nie ma się komu wygadać, jest samotny, niech se znajdzie partnera, niż zasuwa do pastora czy do proroka. I tworzy z nim jakiś związek, który trwa ileś tam po prostu czasu i nigdy rozwiązania nie ma. Ja na przykład w wielu miejscach pourywałem relacje z ludźmi, którzy cały czas w ogóle przychodzili do mnie i ciągle jakieś pytania. Dlatego, że ja nie jestem w ogóle czyimś mężem. Mam swoją żonę i jestem jej mężem. I nie muszę w ogóle wnikać w życie osobiste do drugiego człowieka. Nie chodzi o usługę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że mamy nie usługiwać sobie wzajemnie, bo mamy to robić. Mamy w ogóle, jeżeli mam na przykład coś do powiedzenia kobiecie, powiem kobiecie. Jeżeli mam mężczyźnie, powiem mężczyźnie. Tylko chodzi o to, że nie ma tego podwójnego dna. I to są najgorsze w ogóle rzeczy, jakie powstają. Lewy związek z nieostrożności, z głupoty, a diabeł w ogóle próbuje ludzi powiązać. Pamiętam taką też rzecz,
akurat ja nie byłem tego uczestniczkiem, ale że pastor w ogóle, no, przyszła do pastora kobieta, no i dobrze, że w pokoju obok był brat ze zboru. Bo ta kobieta przyszła i zdjęła koszulę. I teraz tak, mądry człowiek zareagował w odpowiedni sposób. Jak? Powiem wam na przykładzie tego, co kiedyś byłem świadkiem przy Arturze. Przyszła do niego kobieta i takim drobiącym jak gejsza krokiem ona tak przypłynęła do niego i mówi tak, że pastorze, jakie piękne kazanie. Jest pastor cudowny. W ogóle wszystko jest takie piękne. Agata to jest szczęśliwa, że jest żoną ciebie. Ja też mogłam być twoją żoną. Ja zobaczyłem w ogóle mechanizm, który był prawidłowy u Artura. Artur na te słowa, które ona wypowiadała, na ciebie nie obrócił. Jak ona skończyła, obrócił się i powiedział do niej tak. Nie znasz mnie. Nigdy nie chciałabyś być moją żoną. Urwał totalnie w ogóle relację. I ta kobieta po prostu jak trzaśnięta w twarz w ogóle sobie tam odpłynęła dalej w drugą stronę, nie wiem, szukając jakiejś innej ofiary. Ale chodzi o to, że zostało urwane coś, co nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ona sobie uroiła, że to jest fajne. To nie jest fajne. I teraz weź nie odpowiedź temu człowiekowi w prawidłowy sposób. To dalej będzie po prostu jak ćma gdzieś tam latała za człowiekiem, aż coś wydziobie. Dlaczego? Bo jest niedoskładanym człowiekiem. I w wielu miejscach niektórzy ludzie wydziobują. Tworzą się w ogóle rzeczy, które są nieprawidłowe. Bezbożne związki duszy. Jakie są jeszcze bezbożne związki duszy? Ludzie wiążą się, a zobaczcie, jest w ogóle ciekawa rzecz, że związek w ogóle, relacja z drugim człowiekiem albo z czymś jest pewną formą przymierza. Jakbyście postudiowali sobie w ogóle kwestię przymierza, to w ogóle przymierze to jest czymś takim, że jedna osoba do drugiej ma w pewien sposób dostęp. Tak jak Abraham to zrobił przymierze z Bogiem i mogli się przechadzać między wołami. W wielu w ogóle kulturach jest tak, że jeżeli na przykład w jakichś kulturach, powiedzmy w Afryce, że jeżeli nastąpi przymierze między jednym wodzem a drugim wodzem, to w ogóle oni mają dostęp do wszystkiego. W dobrych miejscach to po prostu jest do wszystkiego oprócz żon. Ale do wszystkiego. Moje są pola, daję ci pola, a ty dajesz mi woły. Generalnie wszystko jest wspólne. Nie? I te przymierza są bardzo fajne. Pod warunkiem, że ludzie te przymierza w ogóle zachowują. Że jeżeli człowiek z drugim człowiekiem stworzył prawidłowy związek duszy, prawidłowy Boży, w ogóle, że tego przymierza dotrzymuje. Nie jest to jednostronne. Bóg w ogóle... Dla Boga w ogóle człowiek i dotrzymanie ze strony człowieka przymierza tak naprawdę to jest wszechmogący Bóg. No sorry. No. Aż tacy mocni w ogóle i bardzo potrzebni mu nie jesteśmy. Ale mimo wszystko w ogóle jemu na tym przymierzu zależy. Że jeżeli jest napisane jesteśmy mu winni cześć, jesteśmy winni cześć. Jeżeli w ogóle mamy go wielbić i chwalić, mamy to robić. Nie możemy tych rzeczy olewać. Dlaczego? Bo zawarliśmy z nim przymierze. I przymierza w ogóle, które tak naprawdę ludzie zawierają też z rzeczami, z którymi nie powinni. Na przykład w ogóle są ludzie, którzy z różnych powodów życiowych zawierają na przykład związek duszy ze zwierzętami. I dla nich, ja się na przykład tego masowo obserwowałem. Widziałem, jak Malwina leczyła zwierzęta, kiedy szło się do lecznicy i pani mówiła do pieska, który w ogóle był wielkości, no trochę większą pchłą tak naprawdę. Ja to zawsze na takie psy uważam, że nie depnę, żeby oczy nie wypadły, bo to lata gdzieś tam pomiędzy nogami. I ona mówi do tego psa, syneczku, w ogóle nie bój się, w ogóle wszystko będzie dobrze, w ogóle naprawdę, pan doktor będzie dla ciebie mił. I gada do tego psa, a przychodzi ten właściwy syn i nie powtórzę, co ona do niego mówi. Generalnie jest totalną przeciwnością w ogóle tego, co powiedziała do psa. Co to jest? Bezbożny związek w ogóle.
ludzie, zarówno w świecie, to jakby mnie to nie do końca interesuje, ale takie rzeczy są, ale nawet i w kościołach, są bardziej przywiązani do na przykład zwierząt niż do drugiego człowieka. I to nie o to chodzi, że oni potrafią, bo wielu ludzi zostało skrzywdzonych albo na przykład nie ma pewnych przestrzeni w swoim życiu i nie potrafią na przykład zachować relacji z drugim człowiekiem. Łatwiej jest psem, ja to widziałem, pies się nie odezwie, pies nigdy nie odszczeknie. No, można mu nawrzucać. Ja kiedyś widziałem jedną panią, ładuje temu psu w ogóle tam, naprawdę go tam nawija, bo on uciekł w ogóle, no dobrze mu tam daje, a pies zamerdał ogonem. Wspaniała relacja. W ogóle, no... I ludzie na przykład takie rzeczy chcą. A gdyby to był człowiek, nie poszło już by tak prosto. Już by nie można było pozwolić sobie na przykład na takie urąganie temu zwierzęciu, nie? Ale ludzie z różnych powodów, z różnych krzywd, które doznali, wchodzą takie związki, tylko w ogóle jeżeli jest taka coś, to my potrzebujemy Boga w ogóle do jakby odwrócenia procesu i teraz przekierowania w ogóle wzroku z takiego na przykład w ogóle elementu jak zwierzę na drugiego człowieka. Pamiętam, jest Kury Blake opowiada taką rzecz, że dzwonił do matki i z matką się nie mógł, matka nie mogła przyjechać, bo w ogóle ciągle coś i w którymś momencie ona mówi, nie mogę, bo mamy papugę w domu i nie mogę się z tobą spotkać, nie mogę przyjechać. A Kury Blake mówi, urwij jej łeb. Powstał związek tej kobiety z czymś, co dla niej stanowiło po prostu bardzo dużą wartość, a to był wartość, był bezbożny związek, który powodował w ogóle bardzo dużo problemów. My w ogóle, jako ludzie chodzący z Bogiem, nie możemy doprowadzać się do takiego stanu. Dlaczego? Dlatego, że nie jest napisane, że człowieka ostrzy pies, albo kura, albo ptak, tylko człowieka ostrzy człowiek, a żelazo ostrzy żelazo. Więc kiedy my nabierzemy w ogóle Bożego charakteru i Bożej mądrości, jakkolwiek przez drugiego między innymi człowieka. Więc... Nie da rady obejść to, że będziemy mieli super relację, nie wiem, z psem, a potem będzie super relacja z człowiekiem. Tego nie da rady zrobić. Jakie są relacje bezbożne, inne? Rzadkie, ale zdarzają się, że ludzie mają relacje ze zmarłymi. Że po prostu jedna osoba, na przykład ktoś umiera, był bliski, i teraz ten człowiek nie jest w stanie sobie poradzić z tym odejściem. Albo, generalnie poradził sobie, no człowieka nie ma, nie? Ale jakby go fizycznie. Ale w umyśle tego człowieka powstał taki związek, że nie odpuszcza. W ogóle nie jest w stanie nic więcej przyjąć, ani nikogo innego wpuścić, bo wciąż siedzi ten człowiek. I... W skrajnych przypadkach w ogóle zaczynają na tym na przykład już działać demony. I ludzie mają na przykład w ogóle spotkania z córką, bratem, mężem, żoną i fizycznie doświadczają w ogóle takich relacji, będąc wierzącymi ludźmi. Dlaczego? Bo dlatego, że związek w ogóle jest bardzo silną, jest to silny element w ogóle. Nasz związek z Bogiem, zobacz, bo my mamy związek z Chrystusem, jest tak silny, że nie da rady go rozerwać. Nie da rady zrobić czegoś takiego, że Duch Święty wyprowadzi się z naszego ducha. Nie ma takiej możliwości. Więc siła związku jest potężną rzeczą. I teraz, jeżeli my ulokujemy w ogóle siłę tego związku w błędnym miejscu, przynosi to potężne spustoszenie w naszym życiu. Musimy robić porządki takie w swoim życiu, czy na przykład my takich związków bezbożnych nie pobudowaliśmy? Czy nie jednak z różnych powodów, bo wiecie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy, że wszystko wiemy, jesteśmy najmądrzejsi. Nie, w ogóle Jezus powiedział, że to chory potrzebuje lekarza, więc ja jestem świadomy tego, że w wielu przestrzeniach naszego życia pewne rzeczy nie powstały, bo świat nas tak ukształtował. Mnie 30 lat świat gniótł, ja w moim życiu nie powstały pewne przestrzenie. Ja powinienem być w ogóle człowiekiem, który jest odważny, w ogóle się nie boi jako facet, a taki nie byłem. W ogóle mnie demoniczne siły w ogóle ukształtowały jako człowieka wycofanego, w ogóle lękliwego, który przez to, że działał w systemie niedowartościowania, to wchodzi w system podobania się wszystkim z automatu we wszeteczeństwo.
Bo tak, bo to był jedyny mechanizm, który pozwalał mi na zbudowanie jakiegokolwiek związku. Tylko to wszystko były bez, jakby z naszej perspektywy, to są wszystko bezbożne związki. Musimy patrzeć na to, w jaki sposób budujemy związki, w jaki sposób mamy pobudowane związki. Czy są, czy ich nie ma. Ja jestem osobiście fanem w ogóle związków między ludźmi. Jestem fanem tego, jak ludzie są dla siebie przyjaciółmi. Jestem fanem tym, jak są prawidłowo budowane relacje między ojcem a dziećmi. Jestem fanem. Jestem fanem, kiedy małżeństwa działają w prawidłowy sposób. Nie kiedy w ogóle jest małżeństwo i generalnie jest jakiś związek między nimi. Nie wiem, chyba w postaci kredytu. Kiedyś słyszałem, poszedłem do mrówki i tam leci taki tekst w radiu. Nic nie łączy tak żony i męża jak wspólny kredyt. Masakra. Ale prawda, ludzie się połączyli jakąś rzeczą i ten wspólny kredyt ich łączy, zamiast w ogóle wzajemna miłość między sobą, wzajemna relacja, zrozumienie, wzajemne rozmowy, modlitwy. Ludzie są po prostu połączeni jakimiś patologicznymi rzeczami i my musimy robić w ogóle cały czas tak naprawdę pewną selekcję na przykład. Z pewnymi ludźmi na przykład nigdy się nie zwiążemy. Ja się z pewnymi ludźmi nigdy nie zwiążę. Nigdy nie nawiążę związku duszy. Nigdy. Z innymi tak. Dlaczego? Bo nie każdy człowiek w ogóle jest odpowiedzią dla mojego życia. I ja tego nie szukam. Nie szukam związku z innymi ludźmi. Szukałem przyjaciela, dostałem. Będę szukał przyjaciół, dostanę. Szukałem żony, w ogóle mam żonę. Jest wszystko kwestią w ogóle tego, co ludzie pragną w swoim życiu i w jaki sposób tak naprawdę podchodzą do zjawiska, bo jeżeli podchodzą w sposób, omijając zasady, do niczego nigdy nie dochodzą. Dlatego ja w wielu miejscach widzę w kościołach problemy, które wynikają z omijania zasad. Budowanie związków na zasadzie zwiążę się z niewierzącą, a potem ją przyprowadzę do Jezusa. Ja znam przypadki, kiedy te jakby mechanizmy, u nas się mówi zewangelizuje, tam że zewangelizuje sobie, nie? Że wierzące dziewczyny prawidłowo zastosowały mechanizm. Najpierw, a ponieważ szukały mężów, najpierw zewangelizowały chłopaków, przyprowadziły ich do kościoła. Oni w tym kościele posiedzieli jakiś tam czas, zaczęli budować fundamenty, cokolwiek widzieli więcej niż na samym początku i wtedy dopiero załączyły tryb, okej, może nadają się na męża. I znam dziewczyny, które zewangelizowały sobie tych chłopaków, bo to były siostry, i się z nimi związały, ale w prawidłowy sposób. Nie to, że w ogóle fajni chłopacy gdzieś tam na dworze w ogóle czy coś takiego i może coś między nami będzie. Nie, nie. One najpierw przyprowadziły do Chrystusa, pozwoliły w ogóle im okrzepnąć w kościele, pozwoliły im zawiązać prawidłowe relacje z ludźmi, czyli oni wsiękli w rodzinę. I dopiero to był materiał na to, żeby można było się w ogóle w jakiś sposób związać z drugim człowiekiem. Działa? Działa. Ja, ale jakby z drugiej strony ja nie spotkałem, może wy macie takie doświadczenie, że wzięcie sobie męża czy żony jako wierząca osoba przyniosło sukces. Macie takie doświadczenie? Masz. Tak? I co? No i to jest sukces? Nie, to chodzi o sukces. Czy w związku z wierzącej osoby z niewierzącą osobą jest sukces? Nie. Sukces, no nie ma sukcesu. Nie ma. Chodzi o to, że nie jakby... Moim celem nie jest w ogóle punktowanie niższych relacji. Jeśli ktoś ma męża, żonę niewierzącą, bo
Tu jest opisane w ogóle, jak ten mechanizm zaskakuje. I to nie moja rzecz, żeby znać czas i pory, kiedy ludzie poukładają sobie to wzajemnie te relacje. Kiedy się nawrócą albo rozwiodą, ja nie wiem. Ale nie można zrobić czegoś takiego, że jest się wierzącą osobą, jedzie się na imprezę i szuka się żony. Ja tą kwestię akurat, ponieważ odpadł ode mnie lęk, jak się nawróciłem, zobaczyłem, że w ogóle mam dobrego ojca i jeżeli ja czegoś chcę, to on mi to da. I ja na przykład wiedziałem, że gdyby Malwina nie była moją żoną, to ja bym sobie żonę znalazł. Nawet w niewielkiej grupie ludzi. Dlaczego? Bo wiedziałem, że nie wiem, jak ona miałaby przyjść. Nie wiem, spaść z nieba, pomylić drzwi, wejść do kościoła i nie mam pojęcia. Chodzi o to, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I by to tak było. Ale ponieważ przydarzyła mi się najlepsza rzecz z całej tej historii, jest moją żoną, to nie korzystałem z tego mechanizmu. Ale wiedziałem, że jeżeli człowiek chce mieć żonę, to w prawidłowy sposób, w ogóle Bóg jest fatem, tak? Tylko trzeba zrobić po prostu odpowiednie kroki. Kiedyś pojechaliśmy na Ukrainę do innego kościoła i jakby moja mentalność się zaczęła poszerzać. Mówię, kurczę, tu nie ma, to można pojechać gdzie indziej. Można do Stanów Zjednoczonych pojechać. Naprawdę, to w ogóle, jak ma Bóg w ogóle, nie wiem, załatwić partnera? Nie mam pojęcia, to jego rzecz. Ja będę na przykład coś robił, nie? I to mnie w ogóle bardzo poszerzało, że ludzie oczekują w ogóle i tworzą bezbożne związki, nic nie robiąc. Na przykład. Ja widziałem to na studiach. Jest tak zwany, ci ludzie, którzy studiowali, jest tak zwany syndrom piątego roku. Słyszeliście o tym? Na czym polega syndrom piątego roku? Syndrom piątego roku polega na tym, że tak, jeżeli ktoś w ogóle szuka partnera i tak nie znajdzie go przez pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, to w piątym roku łapie wszystko, co po prostu popadnie. Dlaczego? Bo trochę słabo na wioskę wrócić samemu. I na studiach ja to obserwowałem. To jest bardzo straszna rzecz, że ludzie z wielu, jakby są pchani, po pierwsze są pchani do tego, żeby tworzyć relacje, bo na wiochę trudno. Rozmawiałem z paroma osobami, mnie to wtedy szarpnęło, że dziewczyna mówi, nie mogę wrócić do domu sama po piątym roku. Więc trzeba wziąć cokolwiek. Albo na przykład nie zrobili w ogóle tych relacji, nie zbudowali na pierwszym, na drugim czy na trzecim roku. Syndrom piątego roku w ogóle to jest taki pewien mechanizm, że trzeba coś zrobić na siłę. Nie wolno nam tego robić. Nie wolno nam w ogóle przyspieszać po prostu pewnych rzeczy. Jeżeli nie ma w danej grupie ludzi odpowiedniego człowieka, to po prostu go nie ma. Trzeba po prostu zwiększyć areał poszukiwań. A nie po prostu tworzyć związek tylko dlatego, że jest taka potrzeba. Czyli jest po prostu mechanizm, który spowoduje tak naprawdę patologię. Te związki, które ja pamiętam u ludzi, którzy zaliczyli syndrom piątego roku, nie utrzymały się. Dlatego, że i pchało coś, co tak naprawdę w ogóle nie miało żadnej podstawy do zbudowania żadnego fundamentu relacji między ludźmi. W ogóle. Jakie można patologie zbudować w małżeństwie? Każdą jedną. Można w ogóle w małżeństwie nie rozmawiać. Można w małżeństwie nie mieć wzajemnego szacunku, można nie sypiać ze sobą i te wszystkie rzeczy będą powodowały tak naprawdę, że dalej ludzie szukają w ogóle spełnienia i tworzą związki w ogóle, których nie powinni szukać. Czyli na przykład właśnie pojawia się jakaś osoba, która na przykład ze świata jest chętna i na jakąś tam relację i ten człowiek z powodu braku zaczyna tworzyć relacje. Jeżeli ludzie nieprawidłowo poustawiają swoich relacji z dziećmi, stworzą też patologiczne związki duszy, które będą powodowały, że dzieci w ich życiu nie powstaną pewne przestrzenie. Nie powstaną przestrzenie
kochania, bycia kochanym, poczucia własnej wartości, będą na przykład manipulantami, bo rodzice nimi manipulowali, to oni będą robili takie same rzeczy. Jeżeli człowiek, na przykład, zobaczcie, jak spotkaliście ludzi, którzy byli curusiami tatusia albo synusiami mamusi, jak trudno jest stworzyć prawidłowy związek. Dlatego, że tu nastąpiło w ogóle już wypaczenie. W ogóle ci ludzie mają w pewne wgrane programy i poza ten program jest trudno im wyjść. Tu naprawdę potrzeba w wielu miejscach Boga i cudu, żeby w tych głowach w ogóle zmieniły się w ogóle przestrzenie. Dlaczego? Bo ojciec na przykład w ogóle cały swój potencjał miłości zamiast przerzucić na żonę, przerzucał na córkę. I teraz córka jest najważniejsza dla tatusia, dla nikogo innego. Ona nie będzie nikogo szanowała oprócz ojca. Tak samo jest, powiedzmy, z chłopcami. Oni w wielu miejscach, jeżeli jest stworzony związek patologiczny z mamą, to będą ją uważali najważniejszą osobę i ją słuchają. I jeżeli jest jakaś akcja, coś trzeba zrobić, to gdzie? Do mamusi albo do tatusia. Zamiast na przykład samemu podjąć decyzję. Ale te rzeczy właśnie, one lawinowo rosną w momencie, kiedy ludzie byli w tym i nie chcą już jako wierzące osoby tych mechanizmów porzucić. Wiecie co, związki w ogóle duszy są jednym z... Bo to dusza, w duszy mamy emocje. To jest cały nasz system psychofizyczny. I to jest coś, gdzie jesteśmy w stanie wpuścić drugiego człowieka do naszego życia i sami wejść do drugiego człowieka i zarówno przyjąć, jak i dać miłość, zainteresowanie, wspólną rozmowę. To wszystko opiera się na psychofizyczności. I to są jedne z najpiękniejszych rzeczy. W ogóle Bóg nam dał w ogóle mechanizm psychofizyczny po to, żebyśmy mogli budować w ogóle prawidłowe relacje. Przede wszystkim z Nim, bo po to jesteśmy tu na ziemi, ale ponieważ jesteśmy tutaj na ziemi otoczeni sobą nawzajem, to żebyśmy budowali prawidłowe związki między sobą. Zarówno w małżeństwach, jako ojcowie, jako matkowie, matki, jako przyjaciele, jako ludzie na przykład coś posiadający. Ja też zobaczyłem taką rzecz, że człowiek, który czegoś na przykład mu brakuje, to, a na przykład inaczej jeszcze, jeżeli człowiek nie miał pieniędzy, stworzy związek w ogóle pożądliwości w stosunku do pieniędzy. Stworzy związek, który będzie w ogóle w jego życiu go definiował. I on porzuci wszystkie inne rzeczy na rzecz tego, w czemu się tak naprawdę poświęcił, czemu oddał swoje serce. Jest napisana taka rzecz, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Jeżeli my nie potrafimy w prawidłowy sposób tworzyć związków, nie badamy tego, w jakim miejscu jest nasze w ogóle też serce między innymi, to stworzymy mnóstwo patologii. Jestem fanem tego, jak mechanizmu pokuty. Nie ma mądrego na to, że wszyscy wszystko dobrze pobudowaliśmy, wszystko nam się udało w ogóle i jest cacy. Ale najpiękniejszą rzeczą, jaką jest, to jest pokuta. Odwracanie się w ogóle od błędnych decyzji. Ja nauczyłem się w ogóle pokuty od człowieka, od drugiego brata, widząc, jak on pokutuje, jak on wchodzi w ogóle w rzeczy, które są nie okej, a potem nagle robi z tyłu zwrot, tak jak jest napisane słowo pokuta, czyli metanoia, zmiana w drugim kierunku, zmiana myślenia. I w ogóle i tego człowieka już w tym nie ma. I mówię, wow, w ogóle... Jest w stanie w ogóle zostawić wszystko, co nabudował. Na przykład powiedzmy, nie wiem, zbudowałby pałac, a on go zostawia, bo wie, że to jest nieprawdziwe miejsce. Jestem fanem w ogóle tego, że ludzie pokutują. Jest napisana taka rzecz. Wszystkiego próbujcie, co dobre się trzymajcie. Tak jest napisane? Dlatego chciałbym, żebyśmy w ogóle próbowali oceniać też siebie, swoje relacje, jakie są, próbowali budować relacje z innymi ludźmi i stosowali też mechanizm pokuty. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Trzymamy się tego, co dobre.
Jeżeli wyszło dobre, trzymam się tego, co dobre. Jeżeli nie udała się jakaś po prostu rzecz, to się nie udała. Nie ma dla nas potępienia. Jeżeli ludzie szukają, to jest napisane, że znajdą. Jeżeli kołaczą, im otworzą. Chciałbym, żebyście zwrócili w ogóle na ten aspekt relacji wzajemnych ze sobą, tworzenia związków duszy, po prostu relacji z drugim człowiekiem w ten sposób. Jakie one są w małżeństwach, jakie są między przyjaciółmi, jakie są między dziećmi, żebyście je po prostu prawidłowo pobudowali. Amen.